Witam Was, i jestem Repuso, to jest kolejny next Nation States i mamy swoje Polish Objective Operational People patrzę, ale tego nie widać akurat tutaj ponieważ no muszę mieć tak ucięte, żeby nie było widać danego paska Windowsa Górnego A nie udało mi się ustawić po prostu, żeby przechwytywał okno przeglądarki, no to już... Dobra, żeby dać tłumaczeniami takimi głupimi nie iść, to chciałem jeszcze tylko poinformować, że mam do Was propozycję, żebyście pisali w komentarzach w jakim kierunku państwa powinienem iść, bo jak teraz patrzyłem sobie, jakie mamy isusy to jakoś niewyjątkowo pójdę, tak? Ale jeżeli na przykład chcecie, żebym poszedł full ekonomia, na przykład czysty korwin, czy żebym poszedł na przykład nie wiem, nagle w socjalizm, cokolwiek, no to możecie mi pisać, oczywiście, o tak, najbardziej wyłapkowanej komentarze, raczej będę brał pod uwagę w sprawie tego, jak mam lecieć z ekonomią, więc patrzcie, czy już nic nie jest, coś w tym stylu napisane i po prostu, na przykład, jeżeli odpowiada to Waszemu tutaj, e, Waszej opinii, dajcie znać. Ale także zobaczcie, jakie mam teraz decyzje i czy właśnie za pomocą, czy takie decyzje mogą być, na przykład dobra, rób jak chcesz, e, też to oczywiście można napisać, albo że chciałem taką i taką, na przykład, żeby to nie była jakaś skrajna, bo na przykład wyrównana, też możecie napisać. Dobra, przejdźmy do tego, jak wygląda państwo. Posiadamy obecnie 23 miliony ludzi. To jest najprężej rozmnażające się chyba państwo na świecie. No chyba, że to jest jak e, ten jak króliki, e, że szybko rodzą, umierają, ale rodzą i tak się rozprzestrzeniają i tyle. Um, mamy tak, płaski podatek, 7,6% chyba zwiększyłem, bo na początku miałem 5,2%, ale to były takie właśnie decyzje, gdzie. Według mnie było lepiej podnieść podatek i coś tam zwiększyć jakieś pływy niż na przykład nagle banować coś czy coś w tym stylu e, dlatego tak to jest. Średni przychód to 68 tysięcy bąbelków, ale jest duża rozproporcja, ponieważ... E, I w ogóle tutaj chyba się... Nie badam czy to ta dysproporcja się zmniejszyła po prostu czy najbogatsi stracili hajs. Wcześniej to się było ponad 300 tysięcy e, ale jest to 20 do 1, a wcześniej było chyba 30 do 1. E, Dobra, 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 jeżeli ktoś chce przeczytać, to nie jest na tyle du duża rozdzielczość, ja w 2K to robię, więc e, powinniście móc to przeczytać, e, no może przeczytać. E, tak, e, jak wygląda reszta kraju? Factbooka to nic nie mam, sorry, przybliżę mikro, e, w fatbooku to nic nie mam, policy, e, ma marriage equality, e, to mi się nie podoba. Ja chciałem tylko AI, żeby były związki. To je trzeba znieść. Capital punishment. O, to jest świetne. Kapitalizm, kan kanabizm i slavery. O, to jest wspaniałe ogólnie. Ekonomia mi się podoba, loen order Society mi się tutaj podoba, to trzeba znieść. People. Halo, załadujesz się? No i właśnie. Starałem się iść oczywiście według swoich przekonań, bo widzę, że teraz nie chce się załadować. strona się zbuntowała. Postanowiłem iść według swoich przekonań, jeżeli chodzi o e, drogę. Przeczytałem już Dobra, załadowało się. Przeczytałem też issues'y, dlatego jakoś to sprawnie powinno pójść, ale nie wiem, czy mi strona się reaguje, czy internet. E, tak, tutaj policja chce większe podwyżki. E, tutaj... To było bardzo ciekawe. E, dobra, no, może, przejdę może do tego później, chcę sobie na razie przedstawić, jak w końcu się załaduje. People. E, Powody śmierci Exposure Cały czas nie co to jest Exposure. ekspozycja W tak, jak na Google tłumacz, Piszę sobie, bo tutaj e, Exposure. Tutaj tłumaczyłem sobie jeden. E, jeden issues. Stawienie, ujawnienie, odsunięcie, zamaskowanie, eksponowanie, wystawa obnażenie, narażenie na coś. No chyba, że się narażył, naraził na coś. Stawienie kl kliszy, odkrywka. chyba, że się naraził, na przykład w pracy. Prak BHP, Hard disease, no dostępnie nic nie zrobię. Work. o, oh, fuck. Jedno czwarta populacji ginie w pracy. Fuck Zagubiony w dziczy, stary wiek. Capital Punishment Murder. Ten work będzie trzeba jakoś ogarnąć. Objective Expendure: 169 milionów bąbelków, 10 na administrację, 16 na defense, edukacja, zatrudnienie, chyba environment to było zatrudnienie, healthcare, czyli opieka zdrowotna. Industry, czyli przemysł, prawo, porządek, public tra publiczny transport, social policy, czyli nie wiem, jakieś świadczenia socjalne i welfare, to w sumie welfare. Dobrobyt, opieka społeczna, szczęście. No dobra, ekonomii. No, wszystko na większość, na prywatny. Jak kiedyś w ogóle tworzyłem ekonomię, to miałem 70% na government, i później to staram się decyzjami zmniejszać. Ranking Industry Cheese Export. No, jestem pierwszej trójce, jeżeli chodzi o eksport sera. No, to świetnie. W łowiecwie też jestem w topce, tu, tu w topce. A jestem no, w dupie, jeżeli chodzi o World Assembly Endorsement, czy chyba osiągnięcia narodowe. Populacje, czarny market, to w sumie dobrze. Populacja mi urośnie w końcu sama z siebie, więc nie mam co się bawić. <laughs> Ekonomia odpłynęła trochę słabo. Dobra, trendy. Miałem dosyć dobrą ekonomię, 80, no spadła chyba jakąś decyzję z tego co pamiętam, ale nie pamiętam już jaką Wam przyznam, dosłownie. Political freedom cały czas o takiej samej chyba się utrzymuje. I civil rights, tutaj był zarobisty etap po prostu. A tutaj chyba troszkę spadło, troszkę podniosłem, no i troszkę spadło. E, tylko to czasami to takie głupie rzeczy, jak na przykład co nie pozwala nam zabijać, no nie. I Civil Right'sy spadają. Dobra, mamy tutaj strajki policjantów, którzy uważają, że ich płace są za małe. E, pierwsza opcja to jest to, żeby... E, nie dawać im tych, tych podwyżek, że to jest... Ich obowiązek, żeby to robić. Poza tym, w tym momencie, jak oni strajkują, to, to, to w ogóle nie są zwykli policjanci, tylko police officers, więc nie ma kto pozostałymi policjantami kontrolować, bo oficerzy, policjantów tutaj wydają rozkazy, więc jak nie ma nimi kto kontrolować, to raczej policja nie działa. Tutaj, to czy znaczy tak, tutaj jest obowiązek. Bandyci biegają sobie spokojnie, teraz kiedy oni protestują, tutaj, że oni mają prawo do protestu i tak dalej. Żeby właśnie to ogarnąć i żeby mieć podwyżki A tutaj natomiast jest, że Każdy powinien być przeszkolony na każde stanowisko, coś w tym stylu zrozumiałem To znaczy w momencie jak na przykład Jeżeli, czy jak to było, serwisy, żeby jakby te serwisy mogły na siebie siebie zastąpić Czyli jeżeli na przykład e, nawaliłby e, czy jakby ambulans, coś tam się stało w nie strajku. No jeżeli wdawaliłaby e, opieka zdrowotna, to ma ich zastąpić e, ten Fire Patrol oraz police Konvoy. Znaczy jeżeli nawali ambulans, to trzeba użyć e, wodu strażackiego i konwoju policji, jeżeli natomiast e, firefighters są na strajku. A, jeżeli są na strajku, dobra, e, to wtedy zajmuje się tym armia, a jeżeli armia strajkuje, no, to już jest mały problem. E, pójdźmy po prostu w podwyżki, no bo... A, czasami rzeczywiście pieniądze są chujowe, szczególnie oficerów trzeba dbać, e, z Victory to kojarzę, że trzeba mieć dobrych oficerów. E, to jest bardzo ciekawe, ja, ja się uśmiałem tutaj. E, kobieta została aresztowana po zestrzeleniu drona nad jej domem. E, dron miał przyczepioną kamerę i... <laughs> nielegalnie... Em alegali, allegali to jest chyba nielegalnie, co? Nielegalnie, nie, nie o to mi chodziło. Allegedly, a tak, nie, i rzekomo e, miał filmować, czy tam podglądać jej nastoletnią córkę. No i ten mieszkańcy zrobili sprawę. E, tak, tutaj jest sprawa, strona kobiety, która mówi, że może zeszli wszystko, co wyleci strefę powietrzną. Blisko i domu, i nie będzie na coś takiego pozwalać, to jest strefa, że ej, spoko, ale te drony są w sumie spoko, tylko, tylko też piegające trochę paranoicy, ale wejść. Drony są spoko, full drony, a uh, tutaj jest chyba, uh, że każ każdy latający obiekt powinien mieć pilota, a tutaj niezrozumiane dokładnie. Uh, It's obvious that these drones cause nothing but trouble, że tylko problemy, po prostu <coughs> uh. Każdy, każdy latający obiekt powinien mieć pilota, i w ten sposób drony byśmy wyeliminowali. I oczywiście nie możemy nikogo tutaj. i tutaj jest do szpiegowania ludzi, ogólnie wykorzystywane drony. Ale ja po prostu pójdę bardziej w prawa ludzi i że może sobie zestrzelić drona. Chociaż, zarówno jest możliwość zestrzelenia drona, jak i możliwość korzystania z dronów, jak się chce, to tak na serio są prawa ludzi że no, tu ma prawo, żeby zestrzelić, ale ma prawo, żeby latać gdzie chce. No i to jest w ogóle takie jedno, drugie wyklucza. Ale tutaj mamy, żeby mm, og ograniczyć emisję greenhouse gas, Nie wiem co to dokładnie, jak jest taki gaz. Ale właśnie to jest sprawa międzynarodowa, żeby to zostało ogadane. I tak. <laughs> Pierwsze to mamy, że oczywiście zgadzamy się, podpisujemy. Trzy państwa już to podpisały, ja też podpiszę. Drugie to jest takie, że nie podpiszę tego, e, ponieważ to mogłoby zrujnować ekonomię, a natomiast jak inne państwa podpiszą, a nie podpiszę, to one se zrujną ekonomię, a my będziemy mieli, mie mieli jeszcze większe profity. E, wiesz, ja byłem tam wyrzutem coś tam, ale to jest, e, to jest jakieś e, nacjonal takie państwowe przesłanki, żeby, żeby nie ograniczać prawnie, ale tak przekonywać ludzi, przekonywać, przekonywać, ale przykład nie rozjebał. Like, oh, I don't know, an 80% reduction of all emissions by next Tuesday. Ja no, już nie wiem, na przykład wszyscy macie 80% tego gazu walić do wtorku, jeżeli będziecie się nie wiem, do więzienia czy coś. Um, no i tutaj jest um, takie ciekawe rozwiązanie, ale ja w niej jednak nie pójdę, um, bo ja uważam, że takie ograniczenie gazów to jest dobre rozwiązanie i najlepiej wszędzie dawać reaktory atomowe, jako produkcję prądu Co e, rada jakiś czas pierdolnie, ale To, to, to nie cena za dobry kebab e, Tu jest to, że Zauważył, że Podpisanie tego, nie, nie, podpisanie tego, tam chyba Jakaś ekonomiczka zauważyła, że nie podpisanie tego e, Zniszczy nam po reputację, ale podpisanie tego osłabi nam ekonomię I rozwiązaniem jest takie, że Podpiszemy to ale nic kompletnie z tym nie zrobimy, tak na serio. Czasami jakieś tam rzeczy podpiszemy, ale nic z nimi nim nie zrobimy. Ale to przy okazji nie zniczy nam ekonomii, a reputacja będzie uchroniona. A w sumie wiecie, co pójdę w to? Jolo, czemu by nie? Eee, ale tam ekonomia. Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Eee, właśnie, piszcie, jak mam się zachowywać w, w ten. W, miałem na myśli mniej więcej takie sytuacje. Czy mam iść takie krętactwo? Czy mam iść właśnie jednak dobre państwo, czy mam iść super militarne państwo. Nie wiem, możecie napisać, oczywiście najbardziej łapkowana odpowiedź będzie. Ee, najbardziej łapkowane dobrane pod uwagę. No chyba, że coś rzeczywiście cie ciekawego się trafi. After the Death of Wealthy Maxtopanian Immigrant ehm, Właśnie jakaś Maxtopijna imigrantka czy imigrant? Enta ehm, to jest imigrantka chyba Emeline Catherine. Była artystką i zmarła u nas w kraju No i zostawiając, okazało się, że zostawiła wiele, wiele prac I tak, mamy pierwsze, które to była jakaś wielka, nie wiem, rysowniczka, coś typu jak Picasso chyba, coś tam, tak zrozumiałem Mamy opcję otworzyć muzeum, które po prostu będzie otwarte dla wszystkich z jej pracami Mamy opcję otworzenia muzeum, ale gdzie płaci się za wejście no, i mamy otworzenia, Czyli mamy możliwość licytacji, i to też było mnie tak zdziwiło, zaniepokoiło. Bo tak, mogę to sprzedać, ekonomia pójdzie w górę. Tutaj ekonomia pójdzie w dół, no ale to jest jednak wspólne dobro. Te rysunki. Natomiast tutaj, Page to Seedem, to jest takie 50-50. I ja. No i powiem tak, patrząc na obecny muzea, i patrząc na tendencje ludzi, włącznie ze mną. Jeżeli ktoś miałby pójść, żeby zapłacić za to, no to to musiało być rzeczywiście, nie wiem, coś we Francji, jakieś wielka wystawa i tak dalej, um, czy coś w tym stylu, Bo w Polsce, to raczej po prostu, że otworzą sobie jakiś budynek, dają tam obrazki, i płacicie, chodzicie, no to nie, raczej znaczy nikt by nie chodził. E, tutaj natomiast, no to ewentualnie, no już ktoś się może przyjść na te kilka lat do tego muzeum, może się okazać, że pójdzie, e, a tutaj natomiast. Eee, po prostu opylić dla kolekcjonerów, i to tak na serio, żadna z tych trzech opcji nie wydaje się jakaś zła. Najgorsze jest, że ta osoba właśnie nie wyraziła swojej woli przed śmiercią, i no i musimy to zadecydować. No i to byłoby najlepiej, odbijające się na reputacji, zrobiąc z tego muzeum po prostu. Natomiast tutaj to byłoby najgorzej, no ale to byłoby dobre ekonomicznie. No to pójdziemy sobie w to na razie, a Wy mi napiszcie po prostu, jak w takich sytuacjach, mam coś w tym stylu reagować, czy czysto czy czysto na przykład ekonomicznie patrząc i tak dalej i to jest też bardzo ciekawe Polar Bear's Tale jakiś anonimowy rozmówca poinformował, że był na jakimś Sandier City beach, czyli na tym na, na plaży tak, Sandier city beach Nosac Sandyski to jest miasto i na, na tym na tej plaży był i Policja go chyba ogarnęła za, wzgarnęła e, za to, że musi, jest takie prawo, że idąc nad plażę musi mieć e, chyba jakiś tam ursyn, to jest chyba moczem, oblane futro, białe futro bestii, coś w tym stylu i tutaj okazało się, że są jakieś stare porąbane prawa, które... Są w kraju i to jest na przykład pokazane dla te, wytłumaczone, że kiedyś jakiś arystokrata nie mógł, bo to właśnie czułem się wcześniej, jakiś arystokrata nie mógł sprzedać swoich e, niedźwiedzi polarnych i sprowadził takie prawo, po prostu. No i teraz mamy opcję, co zrobić z tym. No, głupie prawo. E, byłem pytany przez ponad pół godziny, dlaczego nie miałem tego po polar bear, e, tego niedźwiedzia polarnego, czy mam futra z niedźwiedzia polarnego. E, jak mam? Znaleźć Niedźwiedzia Polarnego No i są równe same prawa, czy wiesz na przykład, że w zachodnim dystrykcie naszego kraju Tam City Jest nielegalne, żeby kobiety w Saturday, w soboty Wychodziły bez pasujących zegarków i toreb Te prawa są porąbane Uh, you can't be serious. Uh, we can't go around erasing all these written laws. Czyli tak, uh, możemy albo je znieść, albo możemy wprowadzić więcej policji, żeby przestrzegały te prawa. Um, albo po prostu je chyba utrzymać. Uh, więc ja te, to są normalne prawa, ale ja je zniosę. Uh, citizens Lament over the loss of the Law and Order, oh, kiedyś to było. Ale chodziło z tymi futrami kuźwa nad ...nad plażę i nikt nie marudził. Kiedyś to zawsze kobiety miały dopasowany zegarek i torebkę w, w sobotę. Kiedyś to. Kiedyś to kujwa nie było samochodów, kiedyś to było z buta i tak powinniśmy się trzymać. Uh, tak, z widzimy się pewnie za kolejne. Od 2 do 4 dni, nie wiem jak to się pojawi ten. Nie chcę to też co 2 dni robić, ponieważ byłoby za mało zmian w kraju, chociaż widzę, że już teraz e, różnica płacy się zmieniła, e, z 20 do 1 do 13 do 1 e, i kurczę, chyba to, chyba to wzrosło, a to spadło tak na serio e, i dobrze i niedobrze. A gdyż kapitanci są ważne, hashtag Wiktoria. Probo propos Wiktorii, jeżeli Wam się podoba ta seria, gdzie zajmujemy się partią, to polecam Wam serię z Wiktorii również, ponieważ Victoria ma dużo takich rzeczy partyjnych w sobie. No i w sumie cieszę się, że wybraliście Wiktorię zamiast Demokracji Trójkę. Jednakże też bierzcie pod uwagę to, że ja w pierwszych odcinkach cholernie lamie, jeżeli chodzi o rozgrywkę, dlatego bardzo sorka. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. A propos serii z takich polityk to może kiedyś się ta demokracja trójka pojawi, bo sobie dla pewności pobrałem w torentów żeby sprawdzić oczywiście, nie, żeby na stałe. No i mój samodzielny początek jakoś nie najlepiej wyszedł, potem do mnie za długi poradnik na początku ja się znudziłem, zanim go skończyłem. No i to byłoby na tyle. Widzimy się już właśnie. Albo za dwa dni to zależy... Chyba za dwa dni triwiador się pojawi, albo jakiś poradnik kolejny schoja, albo za cztery dni... Jeżeli się nic takiego nie pojawi, do zobaczenia na razie, cześć, pa.